serdecznie przydałem Konradowi, co to jest kolejny odcinek symulatora maszyna. Zapraszam was serdecznie do obejrzenia tego materiału. W dzisiejszym odcinku kontynuujemy poprzednią trasę. Nie mamy wyjazdu udanego. Niedobrze, niedobrze. Jesteśmy opóźnieni 5 minut jeszcze, będziemy mieli chyba większe opóźnienie, bo jest czerwony semafor. Zaliłam przekaźniki nadmiarowe. My się rozpędzamy mozolnie, bo mozolnie, ale się rozpędzamy. A wy w tym czasie, kiedy my się rozpędzamy, możecie napisać w komentarzu, jak wam mijają wakacje w tym roku. Podczas tego koronawirusa, czy byliście gdzieś za granicą, czy jednak woleliście zostać w Polsce, gdzie byliście, co robiliście. Możecie wypowiedzieć się w sekcji komentarzy, bo po coś ona jest, ja sobie z chęcią poczytam te komentarze. Lubię czytać komentarze na YouTubie, więc no. Chęcią to zrobię. Zazwyczaj staram się je odczytywać, no tak, w jak najszybszym czasie. A, jeszcze 60. No to...
zdrowie, to ja już będę... Ile jest tu? Poziom 4 minuty. Wchodzi do 5, a co stacji nie widać, to nie widać. Nie, no to już będzie stacja. Minut opóźnienia. Jeszcze wjeżdżą ferony. 7-8 minut, tak mam średnio opóźnienia. Osiem minut opóźnienia mam, dobra. Nacisk zachodni. Do stacji Sandomierz przez stację Rudawa odjedzie z toru drugiego przy peronie drugim. Pociąg TLK pana... Wóz regionalny po naszej prawej stronie mijamy. Zapominam o tym przyciemnieniu reflektorów, jak wjeżdżą perony. Rzadko w nocy jeżdżę właśnie, widzicie, w tym symulatorze. Ograniczenie do 40 roboty. Druga
radia. Słychać dobrze, ale trzeci. Dobra, odkąd się zaczyna to robaczyć coś. Przygotuj się, ładniejsze tory niż tam, a ograniczenie normalnie mniejsze. Trzeba zwodnić tego zastępczego. Masaj. Proszę świecić. Thank you.
czas 8 minut opóźnienia. Raczej nie natrudnimy to już. Same utrudnienia dzisiaj normalnie. A jeszcze to było jeden słów. No to będzie pięknie, będzie pięknie. Trzeba stać, no i czekać. Żeby wam nie przedłużać, w tym miejscu zrobię cięcie i widzimy się już, jak ten pociąg przejedzie i będziemy mieli zielone światło. Dobrze, więc widzę, że tamten już minął rozjazdy. Ostatnie wagony już też mu tam mijają i zaraz my powinniśmy mieć podany. Jestem przygotowany do tego czasu. Wyrzuciło. Wyłącznik szybki. Jestem ciekaw czemu. Albo ja już się nie znam na tym, jak jeździć tym. Ajajaj, coś. Jeszcze to.
Spędzamy się, ale 10 minut opóźnienia jest jakby drut. Nawet i więcej. Możecie sobie policzyć. Na końcu policzycie, ile mamy opóźnienia, tak ogólnie w Sandomierzu. Przejdziemy na końcową stację. Dane widzę. Już bezproblemowy. Mamy 12 do 13 minut opóźnienia dokładnie. Resztę dowiecie się już w następnym odcinku, więc komentujcie, subskrybujcie, ja się z wami żegnam i do zobaczenia, na razie, cześć, pa, pa.